To jest opowieść o mieście, które pierwsze w Polsce poznało okrucieństwo wojny. To opowieść o ludziach z tego miasta i o bohaterach czasu najstraszniejszego, jaki przetoczył się w pierwszą wrześniową noc. Wieluń. Spokojne miasto. Ciche, spokojne miasto, nieduże. Na obrzeżach, prawda, Rzeczpospolitej. Blisko granicy niemieckiej. Czerwiec 1939 roku. W Berlinie defilują żołnierze Legionu Kondor, specjalnej jednostki wysłanej przez nazistowskie Niemcy do Hiszpanii, objętej wojną domową. Dowódca lotnictwa Hermann Göring chwalił ich bojowość i efekty walki. Dowodził nimi generał Wolfram von Richthofen. To na nim spoczywała odpowiedzialność za zbombardowanie w kwietniu 1937 roku Guerniki, niewielkiego miasta w kraju Basków. Nie miało wielkiego znaczenia militarnego. Ale nie o zniszczenie celów wojskowych w tym nalocie chodziło. Nie jest znana liczba ofiar nalotu na Guernikę. Być może było ich mniej niż w Wieluniu. Ostatni wieczór pokoju w Wieluniu. Zapewne nikt tam o Guernice nie wiedział. Nikt też nie spodziewał się, że otwarte miasta mogą stać się celami nalotów. Choć wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi politycznej sytuacji. Szczególny niepokój wzbudzała bliskość granicy z Niemcami, która biegła w odległości zaledwie 15 kilometrów od Wielunia. Do punktów werbunkowych ustawiały się kolejki młodych ludzi, którzy uniesieni patriotyzmem wstępowali do wojska. Choć oddziałów wojskowych w Wieluniu nie było. Trwała mobilizacja, spóźniona o kilka tygodni. Być może tego wieczoru przez miasto przejechał niewielki oddział kawalerii, wzbudzając zrozumiałe zainteresowanie przechodniów. Żadnej jednostki kawalerii w Wieluniu nie było. Taki widok podnosił na duchu. Mieszkańcy ufali, że jeżeli nawet Niemcy rozpoczną wojnę, to szybko ją przegrają. Widzieli Polskę silną, zwartą i gotową do obrony swoich granic. Miasto żyło swym spokojnym życiem. Nikt stąd nie wyjechał. A wprost przeciwnie. W nocy mieli przyjechać chłopi z okolicznych wsi na cotygodniowy targ na rynku. Tego człowieka znali tutaj wszyscy, choć mieszkał w Wieluniu od 1935 roku. Doktor Zygmunt Patryn, gdy przyjechał do miasta, miał 32 lata i duże doświadczenie medyczne, jakie zdobył po studiach lekarskich na Uniwersytecie we Lwowie. Władze miasta powierzyły mu stanowisko dyrektora miejscowego szpitala. Szybko zyskał uznanie i sympatię ludzi, których sprawy stawiał na pierwszym miejscu. Będziemy mieli. Będzie czym Hitlerowi. Niepokoiła go sytuacja, która zdawała się zapowiadać rychły wybuch wojny. Przez cały sierpień z lotnisk położonych po stronie niemieckiej, kilkadziesiąt kilometrów od Wielunia, startowały samoloty rozpoznawcze. Krążyły nad przygranicznymi rejonami Polski codziennie. 31 sierpnia nad Wieluniem kilkakrotnie przelatywały samoloty rozpoznawcze. Jeden z nich pilotował Horst Scholle. Dobrze znał Wieluń. Mieszkał tam. Ojciec przed wojną, tuż przed samym wybuchem wojny, orientował się, że jest sytuacja niepewna, że prawdopodobnie ta wojna jednak będzie. W związku z czym ewakuował chorych. Wszystkich, którzy nadawali się do tego, żeby ich
ze szpitala zwolnić, to zostali ze szpitala wypisani. Zostali tylko ludzie, którzy nie mogli się ruszać, którzy z takich czy innych powodów byli przykuci do łóżek. Czy pamięta pani, jak to się stało? Pamiętam, tak. Rozpędzony wóz. Konie poniosły. Nie miałam dokąd uciekać. Nie mogłam. Panie doktorze, ale... Ma pani ludności? Wymioty? Nie. Ale ja nic nie widzę. Nie widzę. Tylko ciemność. Jakieś inne obrażenia? Urazy kręgosłupa? Tylko potłuczenia, otarcia. Panie doktorze... Dlaczego ja nic nie widzę? Jak pani ma na imię? Marysia. Maria. Marysiu, to wstrząs. Czy ja odzyskam wzrok? Będę widziała? Zrobię wszystko. Wszystko, co w ludzkiej mocy. Niech siostra daje coś na sen. Idę zadzwonić do Lałego. Do Łodzi, do profesora? To już trzeci dzisiaj. Niech siostra wypisze wszystkich lżej chorych. Zostają tylko najcięższe przypadki. Możemy potrzebować wolne łóżka. Jakby coś z tą małą, niech siostra mnie wezwie. Będę u siebie. Major Georg Spielvogel, dowodzący dywizjonem stacjonującym na lotnisku w Altsiedel, oczekiwał na najnowsze meldunki o sytuacji w Wieluniu. Wiedział już, że wojna rozpocznie się następnego dnia, a jego piloci będą pierwszymi, którzy zaatakują cele w Polsce. Wejść! Melduje się porucznik Horst Scholle. Wyniki rozpoznania? Mieście spokój, panie majorze. Pierwsza eskadra startuje o 4:15. Na dolocie nie spodziewamy się żadnych sił nieprzyjaciela. Żadnego ostrzału ze ziemi. Tak jest, tam nie ma obrony przeciwlotniczej. Pierwsze samoloty zaatakują koszary. Kwadracie 8B. Co jest? To nie są koszary, panie majorze. A niby co? Szpital. A skąd to wiecie?
Mieszkałem w Wieluniu. Znam nawet dyrektora tego szpitala. Dobry lekarz, doktor Patryn. Leczył nawet moją matkę. Wskażcie koszary. Nie ma. W Wieluniu nigdy nie było koszar. Co najwyżej chłopcy z batalionów obrony narodowej trochę tupali po ulicy, ale... Według informacji wywiadowczych w mieście jest brygada kawalerii. Dlatego miasto ma być zniszczone. Mamy zablokować ruchy ich wojsk w stronę granicy. A to nieważne, czy szpital, czy koszary. Wskażcie inne obiekty, które mogą być zajmowane przez wojsko. O godzinie 20 major Spielvogel miał stawić się na odprawie u dowódcy, generała Wolframa von Richthofena. Ten człowiek miał podjąć decyzję o nalotach na obiekty w Polsce. Wolfram von Richthofen. W czasie wojny domowej w Hiszpanii dowodził Legionem Kondor. To on wydał rozkaz zbombardowania Guerniki. W 1939 roku jako dowódca lotnictwa szturmowego kazał zaatakować Wieluń. Dlaczego? Czy uważał, że Wieluń ma jakiekolwiek znaczenie militarne? Z meldunków rozpoznawczych musiał wiedzieć, że nie ma tam obiektów wojskowych, ani większych oddziałów wojska. Przez Wieluń nie biegły linie komunikacyjne, które miałyby znaczenie dla sprawnego przemarszu polskich wojsk. A jednak wydał rozkaz ataku na bezbronne miasteczko.